Zatrzymajmy się jeszcze na kilka minut przy sprawach samorządowych dotyczących powiatu. Otóż na poprzedniej sesji Rady Powiatu stanęła sprawa póki co niedokończonej jeszcze inwestycji, czyli nowego boiska sportowego przy drugim ELO, ale też szkole podstawowej numer 4. Boisko zostało oddane, natomiast wokół boiska ta cała przestrzeń, która tam istnieje, jest jakby jeszcze niedoprowadzona do takiego stanu odpowiadającemu chociażby poziomowi tego boiska i rozumiem, że były tutaj te problemy, czy problemy, te wyjaśnienia własnościowe, one będą w niedalekiej przyszłości regulowane, ale czy toczone są z miastem rozmowy, żeby właśnie czy bieżnię lekkoatletyczną, czy po prostu pozostałą część tego obiektu wyremontować, czy w ogóle po prostu stworzyć tam kolejne obiekty, kolejną część tego obiektu sportowego. Rzeczywiście starosta wieluński potwierdza, że owa sportowa inwestycja nie jest jeszcze skończona. Dyrektora drugiego ELO zobligowano m.in. do tego, aby pomógł szukać środków zewnętrznych na dokończenie budowy boiska. Była podjęta próba złożenia wniosku, natomiast nie uzyskaliśmy dofinansowania i stąd nie było również planowanych wydatków budżetowych w tym roku budżetowym. Natomiast tak jak zgadzam się, wiemy o tym, myślę, że będziemy chcieli kończąc kadencję tą bieżnię zrobić. Jak powiedział na sesji skarbnik powiatu Sławomir Kaftan, oprócz bieżni boisko ma wzbogacić się jeszcze o skocznię w dal i miejsce do rzutu kulą. Na to wszystko trzeba będzie jeszcze wydać około 700 tysięcy złotych. Sprawę nie ułatwia fakt, że ów teren jest póki co własnością wspólną powiatu, miasta, ale też Urzędu Marszałkowskiego, który zresztą nie dołożył się do budowy boiska z prostego powodu. Nie ma już tutaj swojej jednostki, jaką było zlikwidowane Kolegium Nauczycielskie. Miasto jeszcze w tym roku będzie miało tam szkołę podstawową, natomiast będzie gotowe do przekazania ewentualnego powiatowi tych pomieszczeń w przyszłym roku, po zakończeniu roku szkolnego. I z punktu widzenia też takiego gospodarskiego, pewnie ja też i zarząd powiatu i rada powiatu też by się pewnie zastanawiała, czy jest sens inwestować środki miejskie w to, co kiedy za chwilę, za 10 miesięcy będzie przekazane powiatowi. Nie bierzemy pod uwagę, żeby pozyskać od miasta tej części, którą miasto ma, a miasto ma, jeżeli dobrze pamiętam, niecałe 15% udziału, to w tym całym obiekcie, to myślę, że to jest może istotne, ale w tym wypadku bardziej nam chodzi o uzyskanie tego efektu końcowego w postaci pozyskania całego tego obiektu i nie roszczenia czy proszenia o jakiś tam 15-procentowy udział w tej inwestycji. Musimy to wziąć chyba na siebie i myślę, że tutaj będziemy myśleć, żeby te środki znaleźć w projekcie budżetu i zaproponować w budżecie przyszłorocznym. Błędem było, że było to cząstkowo zrobione. Błędem było, że było cząstkowo, bo wtedy, kiedy gmina swój udział wkładała, trzeba było myśleć o całości, a nie pójść na takie umowy, że zrobimy kawałek, będzie fajnie już coś tam wyglądało. Nie jest dokończone, a bierzemy się za inne rzeczy. To jest nie w porządku. Następna rzecz nie w porządku generalnie, panie starosto, jest, że zarząd przerzuca na barki dyrektorów, którzy nie są do tego powołani, żeby prowadzić inwestycje, tego typu zadania. Dyrektorzy, nauczyciele powinni się zająć nauczaniem, edukacją i wkoło tego pojętymi wszystkimi działaniami. Również pozyskiwaniem środków, ale w tym zakresie, nie na inwestycje. Rola dyrektorów sprowadzała się tylko i wyłącznie do tego, aby pomogli zarządowi powiatu w wyszukaniu możliwości pozyskiwania środków. Nic więcej. Inwestycje i sam wniosek oczywiście zawsze składał powiat.
powiat wieluński inwestycje zleca, zapisuje w budżecie powiatu i tak jest prowadzona. Także tutaj nie jest to obciążenie, wydaje mi się, zbyt istotne. Ostatecznie, jak zapowiedział na sesji włodarz powiatu, boisko ma być skończone wraz z końcem obecnej kadencji władz powiatu, czyli mniej więcej na przełomie października i listopada 2018 roku.